Sebastian Górny, witam w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Podkreślam to, bo o tym wielkopolskim będziemy jeszcze rozmawiać, ale wcześniej... Dzień dobry. Panie prezydencie, o sporcie i kulturze. Z jednej strony wydaje się, że to trochę odległe dziedziny życia, ale z drugiej strony w Gorzowie wydaje się, że wręcz tożsame. Bo tak, z jednej strony dyskutowana, konsultowana jest strategia rozwoju sportu, turystyki do roku 2026. Strategia rozwoju kultury jest, ale jest do niej, powstał raport tak o kulturze Gorzowa i wynika z niego, że tam być może tą strategię trzeba będzie zmienić. Ale taki ogólny obraz, jaki się rysuje z jednego i z drugiego dokumentu, a właściwie jakby z komentarzy środowisk. No tak. Brakuje pieniędzy. I jest źle. Oczywiście. Znaczy, myślę, że nie jest źle. To, że brakuje pieniędzy, to jest fakt. Oczywiście, że tak, ale tu mamy pewne zaszłości, pewne sprawy, które ciągną się latami, bo chociażby w kulturze kwestia dominacji jednej instytucji, którą jest Filharmonia, nad innymi instytucjami. Może no w sporcie mówi się, że dominacja jednej dyscypliny nad innymi. Dokładnie, tak chodzi, ale... koniecznie, konkretnie o żurze. Dokładnie, ale tu też należy pewne kwestie rozróżnić, nazwać je w sposób jasny, I odpowiedni, i myślę, że do tego będzie właśnie strategia sportu. Dlatego też cieszę się, że ta strategia powstaje, że jest tak szeroko konsultowana, że wszyscy ci, którzy są zainteresowani sportem, włączają się w jej realizację. Ostatnie spotkanie, na którym było około setki zainteresowanych osób, przedstawicieli klubów sportowych różnych dziedzin sportu, szeroko dyskutowali na ten temat i myślę, że ta strategia zostanie wypracowana. Niemniej jednak jedno, co jest niezaprzeczalne, to, że jest brak, że te środki, które przeznaczamy, one są niewystarczające. Chcielibyśmy, żeby one były większe. Na pewno nie da się też tak zrobić, żeby od razu w jednym roku zadowolić wszystkich, bo musielibyśmy naprawdę pokaźną kwotę budżetu przeznaczyć. Ale myślę, że na początku roku pokażemy, w jaki sposób chcemy środki na sport dzielić. Pokażemy też jakby elementy realizacji takich decyzji, strategicznych decyzji inwestycyjnych, bo nasz sport wymaga też nakładów. Tak, no bo strategia jest także o budowie czy wzmacnianiu infrastruktury sportowej. Tutaj mówi się o albo przebudowie, albo remoncie, albo budowie stadionu piłkarskiego, hali, o której się mówi w Gorzowie od wielu lat. Dziś mamy piękny stadion żużlowy, który też wymaga jeszcze pewnej modernizacji, ale to są już drobne sprawy. Natomiast tak... Luksów brakuje z tego, co wiemy, tak? Tak, ale tutaj mam nadzieję, że uda się jeszcze z tym oświetleniem powalczyć kolejny rok. Natomiast stadion piłkarski, stadion Stylonu, ewidentnie wymaga takiej modernizacji. Tutaj radni z różnych stron składali wnioski. Mam nadzieję, że uda się wprowadzić taką autopoprawkę i przeznaczyć środki na przygotowanie dokumentacji w przyszłym roku, na przygotowanie dokumentacji właśnie na stadion piłkarski. Kolejna ważna inwestycja to jest hala sportowa, na którą wszyscy czekamy i myślę, że pomysł, który pojawił się mniej więcej rok temu, czyli rozbudowy hali na Chopina, jest ciekawym pomysłem i mógłby być naszą inwestycją wspólną miasta i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, myślę, że Akademii Gorzowskiej. No i trzecia rzecz to stadion lekkoatletyczny, który jest też coraz bardziej realny, bo coraz bardziej realne jest finansowanie jego. Więc to są takie trzy rzeczy, trzy elementy. Finansowanie skąd, jeżeli już... Ministerstwo Sportu i PFRON to są dwa bardzo ważne strumienie finansowania, bo trzeba pamiętać, że sport osób niepełnosprawnych w Gorzowie jest na bardzo wysokim olimpijskim poziomie, więc tutaj sportowcy mieliby świetną bazę. No i myślę, że jest to realne. No tak, tylko że w strategii właśnie o sporcie tych osób niepełnosprawnych nie, to nie jest na przykład kluczowa dyscyplina, bo chyba o to największy larum jest, o właśnie o ten podział tych środków już na ten sport profesjonalny, tak? No bo to tak. Kluby tutaj się najwięcej mają do powiedzenia, no i jest to wskazane w strategii, żeby stworzyć tę listę tych kluczowych dyscyplin sportowych i podane są trzy, tak? Czy nazwijmy to trzy, no bo tam to chodzi o sporty wodne, wioślarstwo, kajakarstwo, żużel i koszykówka kobiet, no i na te trzy dyscypliny
miałoby iść około 90% środków przeznaczonych na sport profesjonalny, te pozostałe, czyli 10% na pozostałe dyscypliny. No i to przedstawiciele tych klubów mówią, to konserwuje to, co jest, bo do tej pory właśnie żużel i koszykówka i sporty wodne dostawały najwięcej pieniędzy, a tamtym dyscyplinom no, utrudnia się mocno rozwój. Dlatego jest dyskusja na temat tej strategii, ona będzie ewoluowała, bo trzeba pamiętać o tym, że dla przeciętnego mieszkańca, takiego jak ja, sportem jest jeżdżenie na rowerze czy bieganie, granie w tenisa, badmintona. To jest dla nas taki podstawowy sport, sport masowy, o którym się bardzo niewiele mówi. Natomiast jeżeli mamy dzisiaj upowszechniać tak na dobrą sprawę kulturę fizyczną i sport, to trzeba stworzyć dobrą infrastrukturę dla sportów masowych. Dzisiaj wiem, że coraz więcej mieszkańców jeździ rowerami, jeździ, biega, więc trzeba pamiętać o tej infrastrukturze. A patrząc z perspektywy sportów profesjonalnych, to jest też bardzo ważne, tylko myślę, że skala podziału środków musi być troszeczkę zmieniona, że sport profesjonalny to jest jedna rzecz i też powinien być jednak w strategii doceniony i piłka nożna, no i sport osób niepełnosprawnych. Ale z drugiej strony nie wolno zapominać o sporcie powszechnym, takim, który na co dzień każdy z nas ma prawo i ochotę uprawiać. I to jest też ważna, istotna kwestia. Myślę, że w tej strategii, która jeszcze jest dokumentem roboczym, docelowo znajdzie się i kiedy Rada będzie miała ją przyjąć, to te wszystkie uwagi zostaną. Panie Prezydencie, na ile Gorzów stać, jeżeli chodzi o wsparcie tego sportu profesjonalnego? No bo pamiętamy parę lat temu, to były naprawdę dużo pieniądze, one potem zostały szybko, znaczy w krótkim czasie obcięte i stąd się wzięły te wszystkie problemy, te wszystkie niesnaski. I myślę, że stąd też się biorą dzisiaj oczekiwania, że te oczekiwania są stosunkowo wysokie, natomiast... Za wysokie, jak na możliwości Gorzowa? Myślę, że tak, że są za wysokie, bo zapomina się o tych dyscyplinach mniej istotnych. A też trzeba dać możliwość mieszkańcom, mówię w sporcie masowym, dać możliwość uprawiania tych dyscyplin sportu. Oczywiście, że sport musi być finansowany z miasta, natomiast jeżeli sport będzie się rozwijał, to też będą znajdowali się sponsorzy i też on będzie jakby samo nakręcający się, więc ten budżet będzie łatwiej przez kluby sportowe zorganizować, ale to my na początek musimy pomóc, więc ja deklaruję, o tym też mówiłem wcześniej, wsparcie dla sportu, ale to będzie następowało sukcesywnie, bo faktycznie w ostatnich latach były duże skoki. Był sport bardzo mocno finansowany, później zabrano te pieniądze, a tak nie powinno być. Sport powinien mieć pewną przewidywalność, wiedzieć, że budżet będzie określony, że budżet będzie się w pewien sposób rozwijał. To jest chyba ważniejsze, żeby działacze sportowi wiedzieli, w którą stronę i na co możemy liczyć w kolejnych latach, niż to, żeby w danym roku dostać ogromną pulę, a w przyszłym roku na przykład w ogóle pieniędzy nie dostać. Duża dyskusja na pewno przed nami. Zapewne. No i nie mniejsza chyba w kulturze, tak? No bo tutaj tym czarnym ludem jest Filharmonia Gorzowska, która jak to środowisko, kultura, ludzi tworzących kulturę, no niszczy resztę, tak? Bo wysysa wszystkie soki. Tak. To jest może nie problem, ale pewne zadanie do rozwiązania. Jak pogodzić wszelkie działania kulturalne w mieście, bo dzisiaj faktycznie połowa budżetu, która idzie na kulturę, idzie na filharmonię i myślę, że to jest ważna rzecz, ważna instytucja w naszym mieście, ale w mieście się bardzo dużo dzieje, bo raport DNA miasta wskazuje na to, że tych wydarzeń kulturalnych jest mnóstwo. Właśnie, ale też z tego raportu wynika, że te pozostałe instytucje wcale tak dużo nie straciły po wejściu Filharmonii, tak, tych środków. Tak. To jest około 160 tysięcy, tak zostało podane. Tak, tylko patrząc z perspektywy tych kilku lat, one powinny dostawać więcej, powinny się bardziej rozwijać, więc to, że te pieniądze są stosunkowo niewiele mniejsze, to jest jednak krok w tył. A kultura powinna mieć trochę więcej środków, trochę więcej swobody w działaniu.
tych działań takich offowych, takich undergroundowych jest sporo w mieście i naprawdę dużo się dzieje. I wszyscy ci, którzy mówią, że w Gorzowie nic się nie dzieje, zapraszam do czytania naszego spamu czy do zaglądania na strony internetowe, bo tych wydarzeń jest naprawdę mnóstwo. Tylko trzeba je teraz wszystkie zebrać, wspólnie wypromować. To też wynika z raportu, że Gorzów jest o krok przed wieloma miastami w kwestii regrantingu, w kwestii jakby. Tak, no to jest akurat dobrze oceniane, ale to co w tym raporcie zaniepokoiło autorów tego raportu, że większość tych środowisk twórczych wskazuje, że to miasto powinno być takim mecenasem, jakby tym kołem zamachowym tworzenia tej kultury. Czy faktycznie miasto powinno się tym zajmować, czy raczej wspierać? Albo nie przeszkadzać, bo niektórzy mówią, że najlepiej jak nie przeszkadzać. Oczywiście, że po pierwsze nie przeszkadzać, to w ogóle bez dwóch zdań. I powinno wspierać. Myślę, że instytucje kultury, widać to też na rynku krajowym, na arenie krajowej, że instytucje kultury powinny być jak najbardziej odpolitycznione i nie powinny ulegać wpływom żadnym. W związku z tym miasto powinno wspierać kulturę, powinno dawać możliwości jej finansowania, natomiast myślę, że Rada Miasta nie jest do tego powołanym organem, żeby politycznie kształtować tą kulturę. Myślę, że nasze wydziały, nasze instytucje, bo oczywiście, że mamy instytucje kultury, to one mogą kreować, ale samo miasto i Rada nie. Zdecydowanie my powinniśmy zadbać o to, żeby pokazały się środki w budżecie, natomiast są do tego powołane instytucje i niech one zajmują się jakby tworzeniem instytucji, a przede wszystkim trzeba dać możliwość naszym mieszkańcom współtworzenia tej kultury i dać możliwości finansowe do tego, żeby tą kulturę tworzyli i promowali w naszym mieście. A proszę powiedzieć, czy są takie pomysły, żeby za rok, dwa, trzy zlikwidować Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej, bo takie słuchy chodzą po mieście, żeby było taniej i dzięki temu sam budynek potem byłby wynajmowany. Słuchy chodzą różne po mieście. Nie ma takich planów w tej chwili, żeby likwidować orkiestrę. Trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby ta filharmonia jeszcze bardziej żyła, żeby może znaleźć sposób finansowania. Bo przypominam, że w województwie są dwie filharmonie. Jedna jest instytucją finansowaną przez Urząd Marszałkowski, ta w Zielonej Górze. Nasza nie jest, ale myślę, że to na etapie wniosku, kiedy był składany projekt, to wtedy trzeba było o to zadbać. Dzisiaj jest to już zdecydowanie trudniejsze. Prowadziliśmy rozmowę z panią marszałek, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej woli ze strony zarządu województwa do tego, żeby finansować się, współfinansować filharmonię, bo to by mocno odciążyło nasz budżet, a filharmonia sama w sobie jest instytucją, która rozwija miasto, więc myślę, że to nie jest kwestia podejścia do zamykania filharmonii, tylko raczej do tego, jak znaleźć dodatkowe finansowanie. I to rozwiązałoby dużo problemów. Mówimy o finansach. Ludzie ze środowiska kulturalnego w Gorzowie petycje podpisują, żeby były większe środki na stypendia, bo te, które są, uważają, że są skandalicznie niskie, a tłumaczenia prezydenta, że tak to wygląda, nie pana, ale pana zastępcy, pana Dreczki, że tak to historycznie jest uwarunkowane, no tak nie przekonują. Tak, faktycznie tak było przez wiele lat. Nie wszystko da się zmienić od razu, natomiast trzeba zwrócić uwagę też na to, że w roku ubiegłym też nie wszystkie środki zostały wykorzystane. Ja rozumiem, że kwota może być zbyt mała, ale jednak nie wszystkie środki zostały wykorzystane. Natomiast jak najbardziej i ta formuła stypendialna, czy formuła regrantingu jest bardzo dobra, bo te pieniądze trafiają bezpośrednio do twórców kultury. Jeżeli są takowi, mają fajne pomysły, fajne projekty, z przyjemnością miasto właśnie w tej dziedzinie powinno wspierać, pomagać i finansować te projekty. Czyli to znaczy, że tych środków może być więcej? Niewykluczone. W przyszłym roku na przykład w budżecie? Budżet już powoli przyjmujemy i myślę, że
Budżet jest takim jakby organizmem, który cały czas żyje. Mamy pewne ruchy w budżecie i te pieniądze możemy przynosić. Czy znajdą się te pieniądze na początku roku? Jeszcze nie wiemy. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zawsze można ten budżet w tej dziedzinie zwiększyć. Panie prezydencie, zmieniamy temat. Badano natężenie ruchu na ulicy Sikorskiego, a w związku z tym, żeby sprawdzić, czy tą ulicę można zamknąć. Czy już wiadomo, czy można zamknąć spokojnie, żeby kierowcy nie stanęli pod urzędem miasta i nie wywieźli na przysłowiowych taczkach zarządu miasta? Jeszcze nie mamy takich wyników badań, to będzie trochę trwało. Natomiast faktycznie staramy się o zbadanie szczegółowe ruchu w mieście, bo Gorzów niestety przez ostatnie lata nie miał szczęścia do swojego serca miasta, czyli Śródmieścia. Nie miał takiego głównego placu, takiego rynku, który funkcjonuje w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie. Chcemy to odtworzyć, bo historycznie takie miejsce było. Chcemy, jeżeli badania na to pozwolą i prognozy, to chcielibyśmy ulicę Sikorskiego od ulicy Cichońskiego do Chrobrego, czyli do katedry, wyłączyć bądź bardzo mocno ograniczyć ten ruch. Oczywiście zostają tramwaje. Chcielibyśmy odtworzyć pewne szlaki komunikacyjne, chociażby ta relacja z ulicy Pocztowej do Hawelańskiej, do Wełnianego Rynku, bo przecież tam też jest, mógłby być świetny szlak pieszy. Już nie mówię tutaj o komunikacji samochodowej, ale o pieszym ruchu. To są piękne ulice, które mogłyby odzyskać blask. Taki szlak komunikacyjny, pieszy, również historycznie jakby istniał. To jest ciąg ulicy Łużyckiej, Obotryckiej, aż do Starego Bazaru, aż do ulicy Teatralnej, który też wymaga pewnych zmian w układzie komunikacyjnym, ale w końcu miasto miałoby taką prawdziwą przestrzeń miejską do spacerowania, do taki prawdziwy deptak, tak jak w Zielonej Górze, w wielu miastach są pewne strefy wyłączone z ruchu samochodowego, ale też muszą one być atrakcyjne, w związku z tym staramy się też o to, żeby kolejne instytucje w centrum miasta się znalazły, żeby było po co po prostu do tego centrum przyjść i pochodzić w ramach tego starego miasta. To kiedy możemy się spodziewać jakiegoś, nie wiem, próbnego zamknięcia, czy, bo pewnie trzeba będzie najpierw wypróbować, tak? Tak, myślę, że na żywym organizmie. Myślę, że przyszły rok już będzie, 2016 rok już będzie rokiem wielkiej próby, bo przebudowujemy ulicę Warszawską od Filharmonii aż do ulicy Sikorskiego, do Cichońskiego. W związku z tym ten odcinek zostanie zamknięty łącznie z ulicą, z odcinkiem ulicy Jagieły i ulicą Walczaka do góry do ulicy Piłsudskiego. I myślę, że to jest poważna przebudowa. W związku z tym dobre pół roku ten odcinek będzie wyłączony, więc ulica Sikorskiego w jakimś stopniu zostanie też zamknięta. No, duże przebudowy, duże modernizacje w mieście, łącznie z tą przebudową i budową ronda turbinowego w zbiegu ulic Walczaka, Jagiełły i Warszawskiej. I te przebudowy są konieczne do tego, żeby miasto dobrze funkcjonowało. Ten naturalny ciąg, ta arteria, która się stworzy właśnie w przebiegu ulicy Warszawskiej, Jagiełły aż tutaj do ronda na Kosnierów Gdyńskich, to będzie taki główny ciąg komunikacyjny miasta na rzecz odciążenia ulicy Sikorskiego. I myślę, że dużo też zmieni się po wybudowaniu ronda przy Walczaka, ponieważ wreszcie z Walczaka będzie można skręcić w lewo, nie trzeba będzie jechać do centrum, więc to też jest istotne, że ci wszyscy, którzy... Będzie można je zwyczajnie ominąć, tak? Dokładnie, dokładnie, więc ten ruch nam naturalnie z centrum wyjdzie, a proszę pamiętać o tym, że mamy też alternatywę, czyli ulicę Składową i Spichrzową, którą planujemy do przebudowy, ale dopiero po przebudowie estakady. Przetarg został na przebudowę estakady ogłoszony i myślę, że w kolejnych 2 latach zostanie estakada kolejowa zmodernizowana. W związku z tym
po tej budowie, bo będzie to poważna budowa, poważny remont. Bulwar nie ucierpi? No na pewno w jakiejś mierze tak, ale to oczywiście wykonawcy będą musieli odtworzyć. I wtedy przebudujemy ulicę Składową i Spychrzową aż z połączeniem z łącznikiem do ulicy Teatralnej. W związku z tym też powstanie naturalna taka śródmiejska arteria, która będzie ten ruch z centrum upłynniała, będzie możliwość objechania tego centrum. Do tego właśnie Warszawska i Jagieły. I to centrum jest naprawdę bardzo realne do tego, żebyśmy ograniczyli ruch, żeby ten ruch był przyjazny przede wszystkim dla pieszych, bo dzisiaj przejście z parkingu na przykład przy Filharmonii do Urzędu Miasta to jest niewielka odległość, to jest 400-500 metrów, żadna odległość, natomiast te wszystkie bariery, które są po drodze, przejścia dla pieszych, ruchliwe drogi, to wszystko powoduje krzywe chodniki, że nam się po prostu nie chce tamtędy iść. Jeżeli stworzymy przyjazną przestrzeń, przyjazne przejście, to myślę, że nie będzie żadnego problemu do tego, żeby chociażby gorzywianie korzystali z parkingu przy Filharmonii i załatwiali sprawy w centrum miasta. Nie będzie problemu z parkowaniem w centrum, bo nie będzie można wjechać. Dobrze, panie prezydencie, to co zapowiadałem, Gorzów czy Gorzów Wielkopolski. Ostatnio odżyła dyskusja, była tak. Konferencja. Jeden podstawowa rzecz, nie ma historycznych przesłanek, żeby być Gorzowem Wielkopolskim, tak? Dokładnie. I o tym się także mówi, o tym mówi także strategia, że ten Wielkopolski można by było odciąć dosyć spokojnie i z korzyścią dla miasta. Trzeba na ten temat rozmawiać. To trzeba powiedzieć na początku, że to nie jest najważniejsza rzecz z perspektywy funkcjonowania miasta i też to nie jest rzecz, która nam zajmuje w tej chwili głowy, bo żeby miasto się rozwijało, to jest potrzebna infrastruktura, gospodarka, a sama nazwa jest rzeczą jakby wtórną, ale trzeba równolegle ten temat rozmawiać i nazwa miasta jest bardzo istotna. Z tego, co mówią fachowcy, historycy, naukowcy, to faktycznie Gorzów powinien być Gorzowem, a nie Gorzowem Wielkopolskim. I myślę, że w tym kierunku będziemy iść, ale chcemy też mieszkańcom pokazać, jakie są w związku z tym koszty, jakie są... Z tej konferencji wynika, że dla mieszkańców kosztów nie ma w ogóle. Nie ma. A to oczywiście był przykład Stargardu Szczecińskiego, który od nowego roku ma być Stargardem, tak. I to jest 50 tysięcy dla tego miasta. Dla Gorzowa być może byłoby więcej. Więcej, ale to są niewielkie koszty związane też z wymianą szyldów, pieczątek. Natomiast trzeba pamiętać jeszcze o prowadzących działalność gospodarczą, bo są obszary, szczególnie jakby obszary koncesjonowane, w których trzeba dokonać wymiany dokumentów. W przypadku koncesji na transport międzynarodowy tam jest wymagana taka zmiana. Natomiast oczywiście to będzie się działo stopniowo, spokojnie i myślę, że taka zmiana nam może pomóc, bo nieraz się spotykam z takim jakby zderzam się z tym, że często ludzie w Polsce, kiedy słyszą Gorzów Wielkopolski, jednoznacznie mówią, to Wielkopolska, nie, to ziemia lubuska. Więc to skojarzenie jest bardzo niejednoznaczne dzisiaj. I myślę, że to Gorzowowi może tylko nadać prestiżu i wreszcie uwolnić od Wielkopolski. Uwolnić w sensie takim tylko mentalnym, bo my z Wielkopolską jesteśmy związani i z Wielkopolską dobrze współpracujemy. Panie prezydencie, w przyszłym roku coś się w tej kwestii zacznie dziać, bo w tym roku nie, bo były wybory i nikt tego nie chciał ruszać. Tak, nie chcieliśmy. Natomiast oczywiście, że rok 2016 jest rokiem dyskusji. Jeżeli taka wola będzie, to mieszkańcy zadecydują o tym, że chcieliby, żeby Gorzów był jednak Gorzowem, nie Gorzowem Wielkopolskim. To stosowne uchwały podejmiemy i jest możliwość dokonania zmiany takiej nazwy. Panie prezydencie, na koniec o świętach, no bo właśnie rozmawiamy już, właśnie równo za tydzień, tak, Wigilia. Tak. Pewnie biała nie będzie, no bo wszyscy widzimy, co się dzieje za oknami, ale w Gorzowie trochę będzie z tej okazji, to już można zaprosić już jutro, tak? Tak, zapraszamy serdecznie, bo będzie wspaniały jarmark świąteczny. Pierwszy taki typowy świąteczny jarmark, który będzie trwał od piątku do czwartku, właściwie do Wigilii prawie.
Będzie wyjątkowym miejscem, wyjątkowym pod wieloma względami, bo nie dosyć, że staramy się promować produkty lokalne, regionalne, dużo rękodzielników z Gorzowa, ale też i okolic. Dużo ciekawego takiego klimatu świątecznego. Myślę, że warto przyjść, warto na ten jarmark odwiedzić. Będzie można i spróbować potraw regionalnych, ale też będzie mnóstwo takich działań kulturalnych. Cały weekend, piątek, sobota, niedziela to będą wydarzenia na scenie na jarmarku. Podczas tego jarmarku będzie w sobotę prawdziwy Mikołaj z Laponii. No i oczywiście zaczynamy takim wspólnymi życzeniami w piątek, wspólnymi życzeniami dla mieszkańców razem z radnymi, parlamentarzystami. Tak zwana miejska wigilia. Miejska wigilia, tak to nazywajmy, spotkanie świąteczne, gdzie będziemy mogli się wspólnie z mieszkańcami spotkać, porozmawiać o świętach. Myślę, że jest to dobry czas, w którym warto też na chwilę zwolnić, na chwilę pomyśleć o tych sprawach rodzinnych, o sprawach osobistych, bo te nasze sprawy zawodowe, one są bardzo ważne jak najbardziej, ale to jest taki dobry okres na to, żeby pewne spory załagodzić gdzieś w domu i usiąść do Wigilii, do świąt z optymizmem i z nadzieją na to, że no i kolejny rok będzie dużo lepszy. No właśnie, kolejny rok, a wcześniej Sylwester i będzie miejski Sylwester. Tak, tak? Będzie miejski Sylwester, gwiazdą wieczoru będzie zespół Loka. Będzie ciekawa zabawa. Myślę, że mniej więcej godzinę przed północą, godzinę po północy, to jest takie dwie godziny wspólnej zabawy na bulwarze. Na nasz gorzowskie możliwości to impreza idealna, bo większość z nas bawi się na różnych balach sylwestrowych, dyskotekach czy nawet na domówkach. Warto z tego balu wyjść na chwilę, na godzinę do nas na bulwar, pobawić się wspólnie z mieszkańcami, zobaczyć piękny pokaz ognisk sztucznych i wspólnie świętować Nowy Rok. Myślę, że Nowy Rok będzie wyjątkowy, będzie rokiem dużych zmian, kolejnych utrudnień, remontów i kolejnych inwestycji. Gorzów, przed Gorzowem naprawdę ogromna szansa. Mieszkańcy już się na to cieszą. Ja też. Znaczy, na pewno się niepokoją, bo będą w korkach stali, ale no, żeby te drogi były, to faktycznie cieszą, to tak trochę żartowałem. Panie Prezydencie, to jeszcze na koniec życzenia dla mieszkańców. Czego można życzyć mieszkańcom? Przede wszystkim chyba życzę wytrwałości, bo mieszkańcy muszą mieć trochę wytrwałości i cierpliwości w stosunku właśnie do tych rzeczy, które się będą w mieście działy. To z takiej perspektywy mocno administracyjnej, no to będą remonty, będą przebudowy. Ale też będą pozytywne i bardzo fajne rzeczy, takie jak Dni Gorzowa, jak kolejne imprezy, które będą w mieście się działy, które będą nas wyróżniały. Ale myślę, że chyba najistotniejsze jest, żeby w tym czasie znaleźć czas, w czasie świątecznym, znaleźć trochę wytchnienia, trochę spokoju, żeby przedyskutować sobie w takim gronie rodzinnym te chwile, które były trudne w naszym życiu w ostatnim roku, wyciągnąć wnioski i z podniesionym czołem, z nową energią iść w kolejny rok, załagodzić pewne spory. I myślę, że to jest chyba dla nas wszystkich istotne, żeby w nowy rok wejść z nowym optymizmem, z nową siłą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dziękuję bardzo.